Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Fortress, czyli z naszego kluseczkowa i jak możecie zauważyć, są naprawdę duże zmiany, bo postanowiłem pograć między odcinkami chociaż troszeczkę, żebyśmy mogli w dzisiejszym odcinku, tak jak tutaj widzicie, trochę pobudować i zupgrade'ować naszą wioskę. Ale jeszcze przed tym chciałbym was prosić o zostawienie łapki w górę i napisaniu w komentarzu, co mogę zbudować w następnym odcinku, to uczynię, więc mordo, strzelaj łapę, pisz komentarz, subskrybuj jeżeli jesteś nowy i kupuj mój komiks ze strony icewarmwk.titres.com. Są super nagrody i możecie wygrać. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ty, creeper, gościu. Jacob, uciekaj! Co jest, ty chłop i gra kurde z życiem, nie? Co jest z typem w ogóle? Słuchajcie, między odcinkami, tak jak mówiłem, trochę pograłem i patrzcie się tutaj. Tutaj postanowiłem zrobić naszą kopalnię cobblestone'a. Patrzcie, no ona wygląda niewinnie, ale tutaj chłopaki przekopali się do cave'u. Od momentu, kiedy się przekopali do cave'u, zaczęli ginąć. Tylko możecie zauważyć, że mam 14 NPC-tów, a nie więcej, bo w sumie był pik, że miałem nawet 19, ale no niestety sami się pozabijali. O, i akurat mamy nowego mieszkańca. Ale dobra, słuchajcie, bo tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku trochę pobudujemy. Patrzcie to, mam 1400 cobblestone'a, co pozwoli nam zbudować naprawdę zarąbisty most. I taki też jest plan. I w poprzednim odcinku mówiłem wam, że jest problem z warriorami. Jak możecie zauważyć, możemy zrobić pierwszego warriora w naszej wiosce. Ja to klikam i mamy warriora. Czekajcie, trzeba go namierzyć. I zaraz wam powiem, jak ja to zrobiłem w ogóle, bo to jest też dosyć ciekawe. Patrzcie to, mamy naszego pierwszego wojownika. Oh my gosh, jaką on ma zbroję. Zarąbisty koleś. A wiecie, jak to zrobić? Okazało się, że żeby robić warriorów, trzeba robić im miecze. Jak my sobie zrobimy teraz dwa miecze, to powinniśmy móc zrobić jeszcze... Aha, nie, mogę tylko dwóch zrobić, bo tylko dwa domki są. Musicie zrobić miecz, żeby zrobić warriora. To jest naprawdę dosyć ciekawe. I patrzcie, jak teraz damy sobie tutaj cyk, to mamy wojowników z właśnie kamiennymi mieczami, a nie z drewnianymi. No bo jakby tutaj też mamy wojowników, tylko że oni są nieco słabsi, nie? Więc to jest naprawdę zarąbiste, a w dzisiejszym filmie plan jest prosty, zbudować mur, tak. Po to kopałem tyle kobla, żeby ten mur w końcu zbudować, właśnie się zastanawiam, jak on ma pójść, bo tutaj na przykład nie wiem, bo tutaj zbudowałbym ogólnie mega dużo farmy, ale na pewno chciałbym tutaj w ten sposób sobie polecieć z tym murem, dlatego musimy sobie wziąć teraz z inwentory cobblestone. O, proszę bardzo, i stąd ten mur będzie sobie szedł. O, proszę bardzo, w taki oto sposób. Tylko musimy sobie go dać do góry i właśnie w ten sposób ten mur mają chłopaki tutaj budować. I zobaczmy, mam od razu mam 600 kobla. Ej, nie gadajcie, że mi tego nie wystarczy. Ja byłem w 100% przekonany, że mi to tyle wystarczy. No ale dobra, jak nie, to najwyżej się coś tam jeszcze porobi, żeby było więcej, wiadomo, nie? Więc tutaj lecimy sobie z tym murem, pyk, 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 pyk. O, w ten sposób, właśnie tutaj. I tutaj zostawię jeszcze wolną przestrzeń, bo tutaj, jak widzicie, trochę wyrównałem i tutaj nie chciałbym ingerować jednak w to, jakby to miało wyglądać. Chciałbym po prostu się odsłonić od tej strony, która jest tutaj, bo tutaj planowo chciałbym, żeby była brama właśnie do naszego... Czekajcie, bo ja chyba źle to... O, trzeba tutaj równiutko, musi być równiutko. O, proszę bardzo. Chciałbym tutaj zbudować, kurde, bramę, ale nie wiem właśnie, jak mi ta brama wyjdzie, więc możemy ustalić tak, że zaraz ją wspólnie zaprojektujemy. Tak właśnie, żeby wyglądała w miarę okej, nie? I to by było nasze główne wejście wtedy do wioski. Myślę, że to jest naprawdę super pomysł. Oczywiście, jak zwykle, musieli tutaj pozostawiać jakieś dziury, których nie miało być. Tutaj i tutaj, co to ma znaczyć? Co to za budowa, chłopaki? Co to za budowa? Halo, halo, to tak nie miało być. To tak nie miało być, czekajcie, tutaj musimy zrobić sobie tak i tak, okej. A tutaj myślę, że ten mur pójdzie sobie po prostu w tą stronę, możemy sobie tutaj zaznaczyć mniej więcej ścieżkę, jaką ten mur będzie miał później. Bo tutaj będą pola, taki jest plan generalnie, nie? Więc teraz może przejdźmy sobie właśnie do zbudowania bramy, brama, okej. Zróbmy sobie tą bramę, bo jestem naprawdę ciekawy, jaka ta brama może być. W sensie, ja bym ją zrobił taką w miarę prostą, żebyśmy nie musieli, słuchajcie, dużo surowców na nią poświęcać. I zrobiłbym ją tak, żeby odpowiadała nam jakby standardom naszego muru, bo nasz mur nie będzie gruby. Więc tutaj schodek, tutaj, tutaj. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo ja nie jestem pewien, czy to tak będzie wyglądać. No, trochę kiepsko, chyba że byśmy zrobili to w ten sposób, że tutaj by było już tak, o. O, myślę, że taka brama wygląda w miarę spoko, nie? Przechodzimy do naszych budowli i mamy tutaj bramę.
bramę i patrzcie się tą teraz to. Kurde, tylko ta brama jest taka dosyć większa. No ale dobra, niech budują tą bramę, tak jak jest w schemacie. I tutaj zrobimy po prostu coś takiego. O, tutaj bloczek i myślę, że będzie spoko. I będzie na pewno fajniej. W sensie ogólnie to zaczyna jakoś fajnie już wyglądać ta nasza wioska. Nie dość, że jest ogromna, bo naprawdę się zrobiła duża, to jeszcze tutaj wchodzi w rolę mur. I patrzcie, jaką mamy bramę. Ej, spoko to wygląda, serio. W sensie, mi się podoba, nie wiem jak wam. Napiszcie w komentarzu, bo mega mnie to ciekawi. I korzystając z tej sytuacji, że dzisiaj idziemy tylko i wyłącznie właśnie w rozwój wioski, to jeszcze musimy sobie zbudować Shooting Gallery. I dowiedziałem się, co to jest. Shooting Gallery, słuchajcie, odpowiada za robienie łuków, łuczników w zasadzie, bo my łuki będziemy musieli zrobić. Ale jeżeli będziemy mieć Shooting Gallery, będziemy mogli właśnie mieć łuczników, więc trzeba zrobić tutaj dużo, słuchajcie, patyczków. I teraz te Shooting Gallery musimy sobie gdzieś zrobić w takim dobrym miejscu. Wydaje mi się, że tu by było spoko miejsce, tylko jak zwykle nie mogę oczywiście tutaj nic budować. Żal.pl, czemu tak się dzieje? Gdzieś tutaj za domkiem bym wykorzystał właśnie miejsce. Najlepiej to by było tutaj, ale zanim oni to skopią, to minie rok, nie? A może tak po prostu przy wejściu? Myślę, że tutaj by było spoko, tylko czemu to musi tak wystawać na górze? To jest dziwne, nie? Że to musi tak wystawać. Dobra, to zbudujmy sobie to w takim razie tutaj. O, tutaj niech to będzie i jakoś to pewnie schowamy. I słuchajcie, w dzisiejszym filmie też chciałbym porobić dróżki, tylko właśnie nie wiem, jakiego bloku mam najwięcej. Najwięcej mamy kobla. O, mamy żwir mamy. Dobra, to my z żwiru możemy robić w sumie te bloczki, w sensie tą dróżkę. Tylko najgorzej, że później zbieranie tego będzie dosyć problematyczne, bo będziemy musieli później pozyskać ten żwir. Wiecie, o co chodzi? Dlatego może z desek? Nie no, z desek dróżki to brzmi trochę dziwnie po prostu. No ale dobra, na razie może wykopmy sobie tutaj wszystko pod właśnie te dróżki, nie? Ja myślę, że to tak będzie na razie wyglądać. W sensie, na razie robimy taki schemat tej dróżki. O, proszę bardzo. Tutaj, chyba że z cobblestone'a. Myślę, że z kobla by była lepsza dróżka, imo, bo jednak cobblestone raz, żeby pasował, a dwa, że wydaje mi się bardziej łatwym po prostu bloczkiem do późniejszego ogarnięcia, jakby była taka potrzeba. Zaznaczamy sobie na razie, jak ta droga będzie... Co jest? Co jest? Co nas zaatakowało? Co nas zaatakowało? Halo? Gdzie jest? Ej, co? Co? Ej, co jest? A! O kurde, tu są zombiaki! Tu są zombiaki! Dobra, jazda z nimi! Warrior! Ej, co jest z warriorami naszymi? Chodźcie tutaj, trzeba pokonać zombiaczki, które się tutaj zrespiły pod tym. Dawać, dawać! A, one same się wyjaśniły. Same się... No, dobra. Taką właśnie mamy armię, która nie potrafi obronić swojej wioski. Najgorzej, nie? Najgorzej. Dobra, rozwalamy sobie jeszcze tutaj, tutaj. Okej, ciu. Tutaj też musi być. Elegancko dróżka. Pyk. Do farmy chyba nie trzeba, no bo to jednak farma. Ale tutaj jeszcze by się dróżka przydała. O, proszę bardzo. I myślę, że tutaj dookoła też by to ładnie wyglądało, jakby tutaj dookoła. No dobra, zróbmy to sobie tutaj dookoła, tak żeby było ładnie po prostu, nie? Szkoda, że nie mogę zrobić tej takiej zwykłej dróżki, żeby oni sobie to kopali, no bo jednak, patrzcie, próbowałem. Próbowałem i się nie da. Serio, w sensie, to jest. O kurde, ty, ja coś odkryłem. O lol, o lol, patrzcie. Ty, o lol. Ej, to można drogę, tylko ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Dobra, idźmy spać, bo pada deszcz i jest ciemno, a jak wiecie, o, jeszcze walą pioruny, to nic dobrego. Dobra, więc w takim razie, skoro odkryłem, jak to się robi, tylko jak ja mam niby teraz zdobyć ten dirt, ten taki, wiecie, wykopany, taki, o. Czy ja go mam w ekwipunku teraz? No nie, bo to będzie zwykły dirt. A jakbyśmy z piasku to zrobili? Tylko, że my nie mamy tu za dużo piasku w okolicy, nie? Dobra, na razie zrobimy to z kobla. Myślę, że to będzie okej pomysł. Najwyżej się to zmieni w następnych odcinkach. Tak tylko, żeby to wszystko zaczęło po prostu wyglądać. Żeby to przypominało wioskę, wie... Kurde, co jest? Ten blok rozwalić. Rozwalić ten blok, halo! Rozwalić ten blok. No co jest z wami? O, no, macie farta. Macie farta. Tutaj dróżkę prowadzimy sobie elegancko, pyk. Tutaj miała być dalej dróżka, czemu jej nie ma? Halo, tutaj też miała być. Boże, jak ja nie lubię, jak oni tak nie umieją jakby wykonywać moich poleceń, nie? Bez kitu. To mnie strasznie irytuje, ale dobra, jak na razie wygląda to mega spoko, nie? W sensie odświeżymy naszą wioseczkę trochę, w końcu będzie trochę bardziej cywilizowanie, bo będą dróżki. O, tutaj też, tutaj też, tutaj dirta się później da, ale tutaj też miało być rozwalone, no i widzicie, właśnie o tym mówię, nie? Dajesz, robisz coś i kurde, oni tego nie robią, nie? Bez kitu. Tutaj wszędzie miało być rozwalone, a nie jest. Znowu nie jest. Halo, proszę to rozwalić raz, raz. O, postawić tutaj cobblestone'a, tutaj też i tutaj też. Ej, no ładnie to wygląda. Patrzcie, jakie dróżki. Nawet nie wygląda to źle z tym cobblestone'em, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie gorzej. A jest tak, no, jest tak, powiem wam, budzi mój respekt.
Dobra, a tutaj to w ogóle ja bym zrobił taki deptaczek, coś ala, bo to jest takie centrum naszego... Ratujcie kolegę, ratujcie kolegę, ratujcie kolegę, szybko! Ratuj go! Nie zdążyłeś! Nie zdążyłeś! No i po co rozwalasz ten blok teraz? Ja nie mogę! Widzicie? I właśnie w ten sposób ja tracę swoich, kurde, mieszkańców, nie? W wiosce, bez kitu. Oni po prostu sami o sobie nie myślą. Nie ratują siebie nawzajem po prostu, bez kitu, nie? Massacration. Ale dobra, i tak wygląda to... Ej, no... Patrzcie to! Ta wioska w ogóle całkowicie teraz inaczej wygląda, nie? Dobra, ale tutaj tak bym po trzy każdej strony, tylko chyba tutaj jeszcze bym zrobił. I tutaj będzie taki, wiecie, tylko i wyłącznie cobblestone, żeby to ładnie wyglądało, nie? Że to jest takie właśnie coś a la centrum. Może my to nawet tak delikatnie zaokrąglić z tej strony. Aha, tutaj z tej strony. O, proszę bardzo. I jeszcze z tej strony. O, mamy kolejnego mieszkańca. Super. Super wiadomość. W czasie, kiedy oni to rozwalają, zobaczmy, mamy tylko 136 cobblestone'a, to jest zła informacja akurat, ale zobaczmy, czy możemy sobie robić łuki. O, mamy warriorów, których, o, no, super, 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 możemy mieć też dwóch crafterów, też spoko. Sprawdźmy, czy możemy zrobić łuk, czy ja mam jakieś nici. O, mam nici, dobra, to w takim razie robimy sobie tutaj łuk, okej, i sprawdźmy, czy możemy mieć łucznika. Ej, możemy mieć, aha, musimy mieć strzały, rozumiem, rozumiem, czy my nie mamy ani jednej, ej, no mamy 13 strzał. To powinniśmy móc w zasadzie przecież. To się nam odblokowało nawet. Ale musimy mieć chyba więcej tego po prostu. Tak mi się wydaje, wiecie. Dobra, oni jak zwykle tutaj tego nie rozwalili tak jak mieli, ale już i tak wygląda to nawet spoko. O nie, nie gadajcie, że ja nie mam. A nie, dobra, bo to były płotki. Myślałem, że nie mam wystarczającej ilości cobblestone'a, żeby tutaj dokończyć nas ryneczek, proszę bardzo. Cyk, nie, tutaj, o nie, no i znowu się zabijasz, gościu. Pomóżcie mu, pomóżcie mu, pomóżcie mu, pomóżcie mu. I widzicie teraz dopiero bieg. To znowu chyba ten sam typ, który mu nie pomógł. Ja nie wierzę w to po prostu. Ja w to nie wierzę. Serio, nie? No ale dobra, okej. Okay. Zmieniajcie tego kobla. Zmieniajcie, żeby to było ładniusio. O, tutaj tak. Ja nie chcę tego. O, ja to tak. Bo... No i znowu ktoś ginie! No ja w to nie wierzę, nie? Oni się sami zabijają. Gdzie on jest? No pomóżcie mu! Pomóżcie mu, pomóżcie! Ja tego nie komentuję, dobra? Bo to już nie ma sensu, tego komentowanie nawet. Okej, okay, tutaj dajemy sobie tak. 4 kobla. O nie! Ej, ale musimy to dokończyć dzisiaj, bo to musi ładnie wyglądać. Dobra, idźcie kopać, halo. Dobra, może tym razem pójdźcie tutaj kopać, będzie bliżej. O, tutaj, proszę mi tutaj kopać. Niech tu sobie kopią i wtedy dokończymy właśnie budowę tego. Ale i tak, moim zdaniem, jest progresik, widzowie, jest progresik. Bo wygląda to naprawdę spoko, nie? Ej, ale te stajnie byśmy mogli też ogarnąć w sumie, no. Ej, w sumie nie, patrzcie, mamy wszystko na to. Tylko nie mamy, kurde, desek. Ej, to może w tym czasie niech oni sobie pójdą rąbać drzewo od razu. Przy okazji, ci co nie zbierają, zbierają, kurde, kamienia, to będą rąbać drzewo. Czy ktoś idzie? O, dobra, rąbią drzewo, to bardzo dobrze. I zobaczmy, ile mamy już kobla. 100, o, no i ładnie, no i ładnie, właśnie o to chodzi. Tutaj, o, tak, o, no kurde. I tutaj też ma być na jeden. O, tak, o, tak, o, tak, o, tak, o. Dobra, i centrum będziemy mieć już zrobione. Czy my moglibyśmy też od razu zrobić takie wejście, wiecie, do wioski, taką dróżkę, więc ja myślę, że to też będzie trzeba zrobić. Ale wygląda to naprawdę wow. Sorry, że się tak jaram, nie? Ale wiecie. A ile mamy drewna? Bo my musimy też zrobić troszkę deseczek, więc zróbmy sobie troszkę deseczek, proszę bardzo. Zróbmy sobie na przykład stack. I co my potrzebowaliśmy do tego domku? A nie domku, tylko stajni, sorry. A więcej potrzebujemy generalnie schodków. Boże, jak ja robię schodki jakoś na odwrót. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. I uwaga, czy my możemy już zrobić? Aha, teraz nam desek brakuje. Oh my gosh. Dobra, teraz już na pewno będziemy mogli to zbudować. Możemy tutaj oczywiście small house'y budować, ale to nas na ten moment nie interesuje. Budujemy właśnie to. I to zbudujemy sobie tutaj. Tylko, o, dobra, bo to zniknęło. To zbudujemy sobie tutaj. Czy ja to zmieszczę tu? Nie. Dobra, zbudujemy to w takim razie tu. Tak, o. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce. Dobra, niech to budują po prostu. I kurde, zaczyna to wszystko wyglądać. Serio, nie? Wow, patrzcie, tutaj centrum już skończone. Dróżki porobione. Ej, ładnie, spoko, że zrobiłem tą, kurde, drogę właśnie z kobla, bo mamy jakby łatwy dostęp do tego kobla, nie? I wszystko wygląda tak nawet spoczko, nie? Nie jest źle. O, i tutaj budują już stajnie, więc chyba wychodzi na to, że będziemy mieć niedługo zwierzątka, no bo to jest chyba stable. No wydaje mi się, że to jest stajnia. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Więc oni sobie tutaj elegancko to budują. Aha, a drzewo przestali już rąbać. Cudownie, cudownie. Czyli jak zawsze. Czyli jak zawsze. Nic się nie zmienia między odcinkami, nie? O, pięknie. Teraz przestali to, kurde, budować. No, no, super, super. Dobra, może przez to, że jest
jest noc, więc dam im czasu i zobaczymy, czy teraz zaczną to budować. Zaczną to budować, halo? Oczywiście, że nie zaczną tego budować. No bo jakby tu zrobić inaczej, nie? Po co budować? Ja pierdzielę, jak mnie to denerwuje. No i teraz nie mogę tego tu zbudować. No i chłopaki, no i co wy zrobiliście najlepszego, nie? Teraz musicie tutaj to wyrównać. W sensie nie tak, tylko tak, o, i tutaj tak. Ja pierdzielę, ej, ja czasami nie wytrzymuję z nimi, serio, nie? I przy okazji może tutaj wyrówniamy teren, tak do... Oj, tu już nie zabrakło, ale w dół, o, tak w dół, bo to... O. Po trochu też musimy tutaj równać, bo tutaj będą same pola, taki jest docelowy jakby plan. O, no i spoko, i teraz możemy im znowu zlecić tutaj budowę tego, tylko czekajcie, a może... Czekajcie, bo gdzie to ma wejście w ogóle? Bo to ma wejście chyba od boku, jak się nie mylę, czekajcie, a to ma od tej strony w ogóle wejście. O nie, i znowu są pillagerowie. Ej, to by było spoko, jakby było w sumie... Ty, a jakbyśmy to tu zbudowali po prostu? A nie, tu będą pola tak równiutko szły. Tak, niech to budują. Mam nadzieję, że ci pillagerowie tu nie przyjdą znowu, bo w poprzednim odcinku też mi kurde tutaj nękali. Okej, więc tutaj elegancko, jak możecie zauważyć, się dzieje. Może tym razem to zbudujecie? Please, chłopaki, zbudujcie to. Ja chcę zobaczyć, co się zmieni. A wy możecie zmienić łapkę pod tym filmem, bo jeżeli jeszcze jej nie zostawiliście, to na pewno nie jest niebieska, więc mordo, łapa w górę, pamiętaj. Okej, i co? I znowu oni to rozwalą? O nie, zaczęli budować, patrzcie, jak ruszyli. Dobra, zarąbiście, zarąbiście. I ciekawe, czy będziemy mieć jakąś zmiankę tutaj, bo jest taka szansa, bo w sumie to jest... No nie wiem, kurczę, nie wiem. Czekajcie, zobaczmy, czy... Okej, bo my nie mamy tutaj nic o mięsie, a powinniśmy mieć, bo tutaj jest jakby animal pen, nie? Więc to powinno chyba się zmienić, ale zaraz zobaczymy, jak oni dokończą budować właśnie tą stajnię i wbijamy i totalnie nic się nie zmieniło. Totalnie się nic nie zmieniło, ja nie mogę. Patrzcie, jak tu zostawili dziury brzydkie, czemu to tak? Ja proszę mi te zakryć, bo ja chcę mieć tu ładnie, halo. I wypełnimy ją oczywiście cobblestone'em wszędzie, na całej długości. Dobra, ej, kurde, patrzcie, ta wioska naprawdę niedługo będzie przypominać imperium, poważnie. Czy ja mogę coś jeszcze zbudować? Co byśmy mogli zbudować? Na pewno bym chciał farmy zbudować, bo one by się naprawdę nam mega przydały. My mamy straszną lipę z nasionami. Patrzcie, nie mamy w ogóle nasion. Mamy 5 nasion. Ej, mam 6 diamentów. Patrzcie, ile my mamy miedzi. Ej, trzeba przepalać te surowce w ogóle. Ja też o tym zapominam. Więc przepalmy sobie może całą tą miedź. Tylko ja coś czuję, że to będzie bardzo dużo. Patrzcie, 300 miedzi. O, człowieku. Dobra, niech się to przepala. Jakoś to wykorzystamy na pewno, nie? Na przykład, o, zbudujemy, słuchajcie, te łapacze piorunów. O, to jest super pomysł. Zrobimy to w następnym odcinku, bez kitu. I w sumie tak sobie kminię, że też by było spoko zrobić drugą bramę od tej strony, nie? Ale tutaj jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie wyglądać. Czekajcie, ile mamy dirta? Mamy 37 dirta, to nie zaszalejemy. A ile mamy kobla? 80, to też już nie zaszalejemy. Ale i tak moim zdaniem wygląda to nawet spoko. Czekajcie, ty. Dobra, więc ja bym tutaj dał... O, tak, o, patrzcie. Tak bym porobił ten most, żeby ten most wyglądał jak w zameczku. Proszę bardzo. On musi odstraszać tutaj ludzi. Nasi łucznicy będą z niego oczywiście strzelać. Proszę bardzo, patrzcie. Ej, to będzie zarąbiste. Tylko ja nie wiem, czy mi wystarczy na cały most, żeby tak zrobić, ale może się uda. O nie, tutaj źle. Dobra, muszą tutaj dojść pierw. Okej, bo oni tak, no to rozwalacie, chłopaki. Tutaj oczywiście ominęliście kawałek, no bo jakże inaczej byście mogli to zrobić, nie? Teraz to wygląda bez kitu, nie? Teraz jeszcze tylko tutaj trzeba to dać. I tutaj też. O, żeby było równiutko, wiadomcia. O, patrzcie, jakie zamczycho, ty. Coraz bardziej mi się podoba w mojej wiosce, serio, nie? Ale ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, bo w sumie dużo rzeczy zrobiliśmy. Patrzcie, jaki mamy mur, patrzcie, jaki mamy, kurde, dróżki, jakie centrum mamy naszego klusteczkowa. Wygląda to naprawdę spoko, więc jeżeli dotrwałeś do tej minuty, napisz, co byś zbudował w następnym odcinku i zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A na pewno ktoś się znajdzie, kto łapki w górę nie zostawił, więc klikać. No i na sam koniec przypominam o moim komiksie i o nagrodach, które możecie wygrać, kupując go. Myślę, że warto. isupermwk@itres.com. Wbijajcie. A ja byłem MWK i widzimy się już jutro. Elo!